W kolejnym dniu. Powiem wam, nie mogę się już doczekać, że kiedy będzie to poniedziałek. A dlatego, bo będzie można wchodzić do lasu, na grudki chodzić, na pola. Już się nie mogę tego doczekać, a mam wielki plan jechać do babci. W ogródku i pomóc. Po prostu w ogródku pójść się, wyżyć trochę, nie siedzieć w domu. I na to czekam. Z wielką chęcią mogę pokosić. No wiadomo, grilla robić nie będziemy, bo nie można, ale po prostu pójść pokopać, poplewić, coś tam poprzycinać, na to czekam. No więc trzeba jeszcze przyczekać ten jeden dzień i startujemy. Nie wiem, jak to wygląda, chyba w maseczkach też nie musimy być, czy musimy być na ogródku. Powiem, nie, że nie wiem. Pewnie de facto powinniśmy być w maseczkach na ogródku, ale z drugiej strony jest to teren prywatny. No i nie wiem. Nie wiem, jak to zrobimy. Czy będziemy w tych maseczkach, czy nie będziemy. Przecież my w tych maseczkach, dłubiąc w tej działce, to my się zarypiemy. Naprawdę. Tak to będzie. No, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie, no. W ogóle tak samo czekam na moją paczkę, która powinna być 2 dni temu, a i dalej nie ma. Ciekawe. Ciekawe, no wiadomo, że będą poślizgi na poczcie, jeszcze tym bardziej, gdzie pewnie teraz dużo osób, więcej osób zamawia przez wszystko przez pocztę, kurierów. I to po prostu, to jest logiczna sprawa, że tak to będzie wyglądać, dlatego ja sobie nie wyobrażam, jak nasz rząd chce zrobić wybory pocztą. Nie umiem sobie tego wyobrazić, jak to oni zrobią. Skoro teraz listonosz spóźnia się z paczką, która, mówię, miała być 2 dni temu, podejrzewam, że w poniedziałek będzie, która miała być 2 dni temu, a dalej jej nie ma. No nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Ciężka sprawa. Do pogadania mi się wydaje, że to jest takie troszkę cały czas te wybory, to tak tutaj mówią, żeby po prostu nie mówić o tym całym koronawirusie, że taka jest śmiertelność, że tyle jest zachorowań, żeby tylko o tym nie mówić, żeby troszkę ludziom odwrócić uwagę od tego koronawirusa. Aczkolwiek wydaje mi się, że po prostu te wybory się nie odbędą w tym czasie, tak? Tak jest moje zdanie. Możecie się ze mną zgodzić, bądź nie, ale tak ja po prostu uważam, że tak to po prostu będzie wyglądać. No zobaczymy, nie o tym mowa. Jejku, niech ten już te obostrzenia ściągną. Ale w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, że ponoć z tymi maseczkami możemy nawet chodzić do 8... Jezu, muszę to odkręcić jedną rzecz, bo mi przeszkadza. Do 8 miesięcy, a nawet rok czasu. Powiem wam grubo. Grubo, wszystko było pięknie, ładnie, gdyby te maseczki były łatwo dostępne, albo jak już są łatwo dostępne, żeby te ceny nie były takie kosmiczne, bo naprawdę za jednorazową maseczkę 8 zł to jest troszkę przegięcie. No, w ogóle też słyszałam, będę próbować, to jest ta maseczka jednorazowa, którą kupiłam sobie w Żabce, już ją raz użyłam, raptem miałam, nie wiem, 10 minut na ustach, dlatego jeszcze raz ją będę używać i słyszałam, że ponoć w 70 stopniach przez 10 minut można ją tak jakby prażyć w piekarniku i ona wtedy, no wiadomo, usuwa te wszystkie bakterie, bo to jest powyżej, bo jest fajna, dosyć wysoka temperatura, więc to jest powyżej 30 stopni, 170 stopni. Zaczynamy. Mam nadzieję, że te maski mi się jakoś nie stopią ani coś. Spróbuję pierwszy z jedną maseczką. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Bo nie wiem. Naprawdę nie wiem. Macie jakiś pomysł na te maseczki? Ja też mam te maseczki takie wielokrotnego razu, że można użyć, ale je normalnie można prać, więc tu jest na tyle dobrze, że po prostu można je uprać i spoko, ale te maseczki, no niestety, tym się właśnie fajnie nosi. Chociaż nie powiem, wczoraj twarz sobie posmarowałam kremem, to tak mi się ślizgała ta maseczka, myślałam, że mnie coś trafi. I tyle, no nie? No nie wiem, coś trzeba wymyślić. Bo powiem wam, że jak wrócę do pracy, to nie wyobrażam sobie siedzieć z maseczką w pracy. Chociaż wydaje mi się, nie wiem czemu, ale tak ja czuję, że oni to wszystko przeciągną do wakacji. Tak mi się wydaje. Przeciągną do wakacji, trochę potem popuszczą na wakacjach i od wakacji, po wakacjach od września znowu będą pasa zaciskać. No nie wiem, tak mi się wydaje, no. A co wy o tym myślicie?